Piątkowy wieczór, zatem rozpoczynamy przegląd weekendowych wydarzeń z udziałem opolskich zespołów. A dzisiaj w programie m.in. zaglądamy do piłkarzy Odry Opole, którzy przygotowują się do kolejnego w maratonie meczu. Tym razem nasza drużyna będzie rywalizować o punkty w Sosnowcu. Na pewno jedziemy tam po 3 punkty, ponieważ trzeba te punkty zbierać. Sprawdzamy także, co słychać u kroczących od zwycięstwa do zwycięstwa siatkarek Unii Opole. To będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ Tarnów cały czas walczy o wejście do play-offów. A rozpoczynamy short trackiem, ponieważ w Gdańsku dzisiaj rozpoczęły się Mistrzostwa Polski Seniorów. Spore szanse na medale mają zawodnicy i zawodniczki AZS-u Politechniki Opolskiej, a wśród nich m.in. Magdalena Zych, która, przypomnijmy, tydzień temu zdobyła spory sukces z reprezentacją Polski na Mistrzostwach Świata. Dopiero wróciłam z Mistrzostw Świata Seniorów w Holandii. Odbywały się one w Dordrechcie. Pojechałam jako 5. zawodniczka do sztafety i otrzymałam szansę wystartowania w finale B, który wygrałyśmy i jesteśmy 5. drużyną na świecie. A już w ten weekend zachęcam Was do trzymania kciuków za mnie, za cały klub Opola, ponieważ startujemy w Mistrzostwach Polski Seniorów i dla mnie już będzie to ostatnia impreza tego sezonu. Mistrzostwa Polski w short tracku potrwają do niedzieli. I zmieniamy dyscyplinę na piłkę nożną. Głodna zwycięstwa drużyna Odry Opole przygotowuje się do wyjazdowego spotkania z Zagłębiem Sosnowiec. Przypomnijmy, jesienią niebiesko-czerwoni pokonali na własnym boisku Zagłębie 1-0. Na pewno jedziemy tam po 3 punkty, ponieważ trzeba te punkty zbierać. Ostatnio udało nam się zremisować z Widzewem u siebie, więc jakiś taki mały kroczek zrobiliśmy po tych 2 porażkach, ale to na pewno nie jest zdecydowanie to, czego chcemy, więc na pewno chcemy wygrywać te mecze, złapać jakąś serię i na pewno chcemy zacząć od najbliższego meczu, skupiamy się na pewno na nim i jedziemy tam po zwycięstwo. Początek jutrzejszego meczu w Sosnowcu o godzinie 16. Pozostajemy przy piłce nożnej, ale wchodzimy do hale na ścieżkę zwycięstw. Chcą także powrócić ekstraklasowi futsaliści Dreman Komprachtice po ostatniej porażce z Clirex Futsal. Tym razem rywalem opolskiej drużyny na wyjeździe będzie FC Toruń. Początek spotkania w niedzielę o godzinie 18. A kolejny krok w kierunku play-offów zamierzają wykonać pierwszoligowi koszykarze Wigry AZS-u Politechniki Opolskiej, którzy w minionej kolejce po dobrych zawodach pokonali ekipę z Pelplina. Jutro Opolanie o punkty będą walczyć w Łowiczu z Księżakiem. Początek tego spotkania o godzinie 18. Tymczasem od 16 kolejek niepokonane pozostają pierwszoligowe siatkarki Unii Opole, które zapewniły sobie już udział w fazie play-off z pozycji lidera. Jutro natomiast drużyna Nicoli Vettoriego podejmie grupę Azoty Tarnów. To będzie na pewno bardzo ciekawe spotkanie, ponieważ Tarnów cały czas walczy o wejście do play-offów. My chociaż już to miejsce mamy na pewno zagwarantowane, to nie zwalniamy tempa i podejdziemy na pewno do tego spotkania z pełnym zaangażowaniem. Chcemy kontynuować swoją dobrą grę i podtrzymać pasce swoich zwycięstw. Wiele osób też wybiega bardzo w przyszłość i podpytuje nas, co z awansem. Czy już myślimy o tym, czy mamy gdzieś tam z tyłu głowy awans do ekstraklasy? Na tę chwilę nie. Na tę chwilę w 100% skupiamy się na końcówce rundy zasadniczej i na play-offach, bo chociaż teraz jesteśmy liderem, to tak naprawdę play-offy zaczynamy od zera i tam 4 zespoły są równe i zobaczymy, co będzie. Mecz w Stegu Arena o godzinie 16. Z kolei drugoligowi siatkarze AZS-u Politechniki Opolskiej w ten weekend rozpoczną walkę o utrzymanie na tym poziomie rozgrywkowym. Przed opolską ekipą teraz mecze fazy play-out z Wolejem Rybnik. Pierwsze 2 spotkania będą rozegrane w sobotę i w niedzielę w Rybniku. Kolejny mecz w Opolu został zaplanowany na 20 marca. W tej fazie gra się do 3 zwycięstw. Początek jutrzejszego meczu o godzinie 17, a niedzielnego o godzinie 14. I to wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za to spotkanie, ale oczywiście zachęcam do tego, żeby byli Państwo z nami także w ten weekend i śledzili to, co dzieje się na naszych stronach internetowych czasnaopole.pl i sportowoopole.pl oraz na naszych facebookowych fanpage'ach. A na koniec jeszcze krótkie przypomnienie tego, co będzie działo się w weekend. Piłkarze Odry Opole będą o punkty walczyć w Sosnowcu, podobnie zresztą jak drużyna Dremanu Opole Komprachtice, która będzie walczyć w Toruniu. Wigra AZS Politechnika Opolska będzie rywalizować w Łowiczu. Unii Opole podejmie grupę Azoty Tarnów w Stegu Arena, natomiast siatkarze AZS-u Politechniki Opolskiej pojadą do Rybnika. Dziękuję za dzisiaj, do usłyszenia i do zobaczenia za tydzień.